Witam serdecznie i zapraszam do kolejnego mojego filmu. Tym razem ze statystyki matematycznej chciałam Wam przybliżyć choćby cokolwiek temat rozkładu dwupunktowego. Rozkład dwupunktowy to jest taki typowy rozkład, jakbym powiedziała prościej, zero-jedynkowy. Albo coś jest, albo czegoś nie ma. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, mamy możliwość użycia sześciu różnych narzędzi w produkcji pewnego detalu. Z rekomendacji producentów wiemy, że tylko dwa narzędzia w pełni satysfakcjonują, czyli że powiedzmy będą traktowane przez nas jako sukces, ale z powodu zagubienia dokumentacji nie wiemy, które te narzędzia będą nam spełniały nasze zapotrzebowanie. I mamy wyznaczyć funkcję prawdopodobieństwa, wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe właśnie takiej cechy, którą jest sukces, czyli działające narzędzie. To, że wylosujemy działające narzędzie, może w ten sposób. Więc zaczynamy od tego, że to jest taki rozkład dyskretny, skokowy. Albo coś jest sukcesem, albo jest porażką, czyli brakiem sukcesu. Nie ma żadnego wyjścia pośredniego między tymi dwoma wariantami. Czyli mamy tylko dwa możliwe warianty. Na przykład jest to kwestia, czy jakieś zdarzenie wystąpi lub nie wystąpi. Dobrze, i teraz szczególnym takim przypadkiem tego układu jest zero-jedynkowy, gdy raz wartość przyjmie 0, a raz przyjmie 1. Tylko są dwa warianty, dwa punkty. I teraz jest tutaj taka prosta definicja, że prawdopodobieństwo tego, że x przyjmie określoną wartość, wynosi p, co stanowi dopełnienie tego, że szanse na wyrzucenie drugiego wariantu, czyli b, to jest 1 minus właśnie to prawdopodobieństwo. Generalnie jedno prawdopodobieństwo plus drugie prawdopodobieństwo będzie nam dawało 1. Czyli jest to rzut monetą jednorazowo. Bo na przykład wyrzucenie monetą raz, jedna druga szansa to jest, że będzie orzeł, jedna druga, że będzie reszka. W naszym przypadku my to potraktujemy, że w naszym zadaniu mamy do czynienia z rozkładem dwupunktowym, bo albo znajdziemy satysfakcjonujące narzędzie, albo znajdziemy po prostu narzędzie, które jest niesatysfakcjonujące, czyli jest w jakiś sposób, nazwijmy, uszkodzone i nie ma możliwości wielokrotności losowania czy rzutów. Więc nie ma tu mowy o żadnym rozkładzie dwumianowym, bo my ileś razy nie próbujemy trafić na ileś narzędzi dobrze działających spośród sześciu. Wartości zmienne, jakie możemy przyjąć, to pierwsza z nich to, że osiągniemy satysfakcjonujące narzędzie, albo że nie wylosujemy takiego narzędzia, które spełnia nasze oczekiwania, a więc układ 0-1. Jeżeli chcemy zgodnie z naszymi wymaganiami rozpisać funkcję prawdopodobieństwa, to inaczej rozpisać rozkład tej zmiennej. A więc wiemy, że ona może przyjmować dwie wartości 1 i 0. Szansa na wystąpienie każdej z tych wartości wynosi odpowiednio 2 szóste i 4 szóste. Dlaczego 2 szóste? Bo jeżeli jedynkę uznajemy jako szansę na satysfakcjonujące narzędzie, fakt wylosowania w ogóle satysfakcjonującego narzędzia, to wiemy, że mamy takie dwa narzędzia spośród wszystkich narzędzi, jakie mamy. A więc szanse na to, że wylosujemy błędne narzędzie, wynoszą odpowiednio 4 szóste. To możemy nazwać rozkładem zmiennej losowej, która przyjmuje następujące wartości. Jak wiemy, suma wszystkich prawdopodobieństw musi nam dawać 1 i to się zgadza. W rozkładzie zero-jedynkowym, czyli tym dwupunktowym, wartość oczekiwana to jest po prostu p. Dlaczego? Bo jeżeli chcemy zastosować ogólny wzór na sumę pi przemnożonego razy xi, to wyjdzie nam dokładnie to samo. 1 razy 2
2 szóste plus 0 razy 4 szóste. A więc faktycznie wpływ na tą wartość oczekiwaną ma tylko to, jakie są szanse na wylosowanie naszej faktycznie jedynki. A więc będzie to 2 szóste. Interpretację podamy sobie na końcu, choć jak wiadomo w statystyce jest ona konieczna. Jeśli chodzi o wariancję w tym rozkładzie dwumianowym, oczywiście, że można korzystać z typowej wzoru na wariancję dla zmiennej ogólnej, każdej dowolnej zmiennej losowej o nieokreślonym rozkładzie, ale skokowym. Jak najbardziej, ale jeżeli chcemy sobie usprawnić liczenie, to widzimy, że wystarczy p przemnożyć razy 1 minus p. A więc w tym momencie widzimy, że to jest 2 szóste przemnożone razy 1 minus 2 szóste, a więc po odpowiednich obliczeniach mamy 2 dziewiąte. Sama wariancja nie posiada interpretacji, gdy wyciągniemy z niej pierwiastek, czyli odchylenie standardowe, mamy wynik, zostaje nam tylko podanie interpretacji wartości oczekiwanej, jak i odchylenia standardowego w tym rozkładzie. Możemy w tym momencie podać następującą interpretację. Przeciętnie to jedno z trzech narzędzi jest satysfakcjonujące, a przeciętna tych liczba dobrych narzędzi, bo tak sobie akurat uprościliśmy i nazwaliśmy narzędzia satysfakcjonujące, różnią się od tej średniej o pierwiastek z 2/3 sztuk. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.